Cześć. Dzisiaj nagranie będzie trochę w innym stylu. Użyjemy kamerki sportowej, która nie jest zbyt wysokich lotów, ale chyba coś tam będzie widziała, bo na motorze daje radę. I tak, słuchajcie. Znaczy ogólnie chodzi mi o to, żeby było więcej w kadrze widać. I tak, teraz na tapetę weźmiemy Samsunga. Jest to Samsung R540 i on ma na zgłoszeniu, że się wyłącza. Zakładam, że się przegrzewa. Czekajcie, zerknę na kadr. Nie, no wszystko bajka. Tak więc cóż, odpalamy. Ja już go podłączyłem i w sumie zdążyłem uruchomić system, aczkolwiek przypomniało mi się, że mogę to nagrać, tak więc spoko. Mam pendrive'a przygotowanego, mam tutaj program diagnostyczny, który pomoże mi zweryfikować temperaturę, jaka panuje w środku. I to tyle. W tle widzicie reinstalację systemu. To jest komputer, który zacząłem nagrywać wczoraj, stacjonarka, której chyba ogólnie to nie widzicie. Czekajcie. No nie widzicie. O, stacjonarka leży tam. No i cóż. Tam się okazało, że dysk ma problemy. Były jakieś infekcje. Braki sterowników, co było powiązane z brakiem dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Nazbierało się jakichś takich syfków i klientka stwierdziła, że jeżeli 30 zł je udzieli od naprawy tamtego systemu, gdzie wiadomo, no, naprawiany system on będzie lepiej chodził niż chodził, ale to zawsze jednak nie jest nowy system, a ona nie miała tam nic, a nic ważnego, to zdecydowała się na reinstalację systemu na nowo, tak jak powinno być to zrobione. No i cóż, no i właśnie się robi. No. Mam nadzieję dzisiaj skończyć, bo w kolejce stoją jeszcze dwa czy trzy inne komputery. Tak więc. Czas nagli, a jest jeszcze dzisiaj trochę innych rzeczy do zrobienia. Dobra, temperatura na płycie, czyli pewnie na mostku, to 48 stopni, procesor 46, i tyle z takich wskazań, które nas interesują na tą chwilę. No dobra, poczekajmy chwilę, zobaczmy. Nie wiem, czy to było spowodowane. Znaczy, czy to o to chodziło, się z tym wyłączę? Dobra. Użyłem zasilacza, który ma rozwaloną wtyczkę. Tak więc... Teraz to mogę sobie tylko gdybać. Minuta. Już mogę. Kurde, niestety rozwalił mi się mój uniwersalny zasilacz. Wysyłam chyba drugi tydzień na gwarancję, ale dzisiaj coś czuję, że to będzie ten dzień. To będzie ten dzień, w którym wyślę go na gwarancję. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, cyk. Może was trochę podstawię bliżej. Wydaje mi jakieś chore dźwięki, będę musiał poszperać w menu.
Podejrzewam, że on daje sygnał, że się przegrzewa, tylko nie wiem dlaczego. Bo temperatury wszystkie są na dobrym poziomie, no ale... Dlatego leży w serwisie, że coś mu dolega. Tak to jest. Coś tam z tyłu dmucha, ale nic nadzwyczajnego póki co. Dobra, więc dajmy mu jakieś lekkie obciążenie. No dobra, tutaj mamy temperaturę w spoczynku 51 stopni, 50, 48. Tak więc, jakby to powiedzieć, nic nadzwyczajnego. Spróbujmy. Czymś go trochę dociążyć. Sony Demo 4K. Zobaczmy, teraz jesteśmy na 1440p. No, pokaż coś fajnego. Zamilknij. A dobra, komputer, system już się wgrał. Ja go na razie wyłączę, bo i tak nic nie będę robił. Coś nam tam idzie do przodu, 70 stopni, 64. Okolica 70. Okolica 70, zobaczmy, poruszajmy, z gniazdem wszystko wygląda, że jest ok. No, 80, no słuchajcie, idzie do przodu. Zobaczmy,
ten sposób. Które zainstalowałbym jakiegoś 3D marka, byłoby szybciej dociągnięte, aczkolwiek zanim bym zainstalował i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób również można to zrobić. A zobaczmy jeszcze dużo. 1440, 2160 już na pewno nie da rady, no ale jak ma być dociążony, to będzie. No, 89, 87. No i z tyłu piekarnik. Okej. Okay. Znaczy, może nie jest to jakaś porywająca temperatura, aczkolwiek no już daje nam jakiś problem, tak? Bo pytanie, w jakich okolicznościach komputer się wyłączał, wiecie, to na to też trzeba zwrócić uwagę. Okej. Okay. No to cóż, wyłączamy, rozbieramy, tak, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Raczej nie jest idealnie. Tak więc otworzymy, zobaczymy. Cyk. Czekajcie, tak patrzę, może zdejmiemy klawiaturę, może już będzie widać wentylator, bo wentylator jest gdzieś tutaj. Tak więc, a nóż trafimy. W środku coś lata. No, jak to w Samsungach, które się przegrzewają. Dobra, do klawiatury. Są tutaj śrubki, jedna. Tutaj brakuje jednej. Się trzyma, spoko. Zobaczmy, czy pod spodem nie ma jeszcze śrubki. Do klawiatury i tutaj zobaczmy. Może być tak, że trzyma się na dwóch, aczkolwiek no, zawsze mogłem usiąść do komputera. Zobaczcie, jak klawiatura wygląda spod spodu. Nie, dobra. Powinno grać. Ale i tak będzie go trzeba rozebrać, bo te latające coś w środku to nie, tak lepiej, żeby tak nie było. Kurde, w lampce nie mam żarówki. Musiałem zmienić, bo... No i niestety, słuchajcie, trzeba demontować, ale cóż, niestety, niestety, ale w środku jest ciepło, długo nie działał, a jest ciepło. Dobra, no to cóż, rozkręcamy, kurde, bym chociaż jakiś film włączył sobie, żeby było lekko weselej. No, trudno już. Pamiętajcie, delikatnie w laptopach, które mają tendencję do... Znaczy do... Nie, no dobrze. W laptopach, które mają tendencję do słabych plastików, do plastików mało odpornych na wysokie temperatury, starajcie się to... Starajcie się śrubki odkręcać naprawdę z wyczuciem i delikatnie. Zaoszczędzi wam to sporo klejenia.
napęd, bo nie wiem, czy nie ma pod napędem jakichś śrubek. To są, zobaczcie, trafione. Czy która jest godzina? A spoko, jeszcze 12 nie ma. Czyli godzina jest stosunkowo młoda. To nie ma jeszcze takiego ciśnienia, bo chciałbym się jeszcze dzisiaj trochę zresetować. Weekend miałem dosyć mocno pracujący. A dzisiaj na drugą rano, w nocy, wyruszam już do pracy. Tak więc muszę sobie chociaż kilka godzin na jakąś regenerację wysupać. Będzie trzeba sporo wyjmować, będzie do wyjęcia cała płyta główna. No ale cóż, czekajcie, teraz jak położę komputer, zastanawiam się, czy będziecie go widzieli. O kurde, spoko. To jest naprawdę spoczko. Śrubka mi nie została, żadna. No dobra, słuchajcie, coś już widać. Widać, że na pewno nie jest tam tak, jak być powinno. Tak więc spoko. Czekajcie, podłączę sobie tylko do uziemienia. Podłożę sobie tutaj coś cięższego, żeby nie przeważało mi laptopa. Zobaczymy, kurczę, ciekawi mnie, jak będzie wyglądała jakość nagrania, bo wygodny jest, kiedy nie muszę co chwilę przestawiać kamerki, no ale jakość nagrania też jest istotna. Tutaj na środku latało. Dobra, tak, tu jedno urwane mocowanie, tyle z niego zostało. To chyba tylko to. Oj, to była zaślepka akurat, spoko. No, tam to podkleimy. Zapewne. No teraz demontujemy dalej.
powiem tak. Do ideału brakuje, ale tragedii jakiejś nie ma. Ok, ja to przeczyszczę, wymienię pasty termo, poskładam go i wracamy. Jeszcze pewnie podkleję mocowanie, ten gwint, tak? Nie będę tego nagrywał po to, żeby film nie trwał 2 godziny. Słuchajcie, drobna wstawka, małe zmiany. Tutaj, jak pamiętacie, wypadła mi zaślepka, tak? To jest otwór, którędy też powietrze może mieć ujście. W tym miejscu, tu, ujście stąd było zaślepione. Idealnie pasuje, tak aby powietrze wychodziło i tędy, i tędy. Tak więc, delikatny tuning. Powinien dać spory efekt. I tak, tutaj poklejone mocowanie. Aby było to widać, to sobie dograłem. No i to wszystko, co chciałem Wam teraz pokazać. Zaczynam składać dalej. Dobra, jak widzicie, laptop jest już poskładany. No, zainstalowałem 3D Marka. Na chwilę obecną on chyba ciągle się jeszcze testuje. Takiego jeszcze nie miałem. I zobaczcie, temperatury 53 stopnie, 52. To jest temperatura na procu. Tak więc wydaje mi się, że osiągnęliśmy sukces. Komputer nie wyłączył się ani razu. No cóż, podsumowaniem prac jest to, że naprawiliśmy gwint mocowania zawiasu w palmreście. O, zobaczcie, jeszcze coś tam będzie mielił. Wymienione pasty termoprzewodzące, przedmuchany i jakby odblokowany dodatkowy upływ powietrza z wentylatora, z układu chłodzenia. To by było na tyle. Słuchajcie, nie ma co dalej. Albo w sumie. No dobra. Popatrzmy jeszcze na ten test grafiki. Po tym go przerwiemy i sobie po prostu zobaczymy, do ilu skoczy temperatura w korze. No, no cóż. No zobaczymy. No zobaczcie. Znaczy, wy pewnie nie widzicie, ale temperatura na tą chwilę to 57 stopni na procu, tak? Zbiliśmy ją niemiłosiernie. Myślę, że dalej nie ma sensu już nic testować, tak? Zamykam komputer, dzwonię do klientki i biorę się za kolejne sprzęty. Dla Was dziękuję za poświęcony czas. Czy kolejne filmiki będą nagrywane kamerką sportową, czy moją starą kamerą? To się okaże, zobaczę, jak wyszła jakość. Na razie.